Dzień dobry, moje drogie dzieci. Mam dla was przekaz sucharowy. Jak widać. Tak, idziemy. Więc w mieście COVID jest ponury. Zabierz plecak i idź w góry. Jesteśmy w Jakuszycach. Irena, tam gdzieś jest Marek. No i ja. Oczywiście zaraz będziemy się wspinać. Jest późno dość, bo trochę nam się plan rozjechał. Jest za 5:03, więc mamy no tak godzinkę z układem. Godzina 20 minut, żeby dotrzeć na górę. Więc nie wiem, czy nie mam przepalonego planu. Więc nie wiem, czy dzisiaj coś ponagrywamy w ogóle, ale postaram się jeszcze z obozu coś tam wrzucić. Więc chodzimy od Jakuszyc, idziemy do pana Stasia, a potem plan się jeszcze rozegra. Więc myślę, że zobaczymy. Będziemy szukali takiego miejsca, żeby jutro wschód słońca wyglądał zajebiście, bo zobaczcie, jaka jest pogoda. Zobaczcie na niebo. Tak, jest pięknie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy mają taką pogodę. No, sorry. Nie może być uczciwie. W końcu raz, jeden, jedyny nie będzie w Izerach szczało. Zapraszamy was na spacer po Izerach. Witajcie na kanale Ekipunek Wigają Codziennie. Super goście. Ej, no tak to właśnie wygląda, jak się youtubery pojawią w Izerach, proszę. Sesja zdjęciowa z widzami. O. O, Maros, dygnij jeszcze raz. Dygnij jeszcze raz. Ale mamy 7 listopada. Przyjechaliśmy wczoraj. Niewiele, znaczy nic nie nagrywaliśmy wczoraj, bo w zasadzie poszliśmy na Deezerę spać i już rozbijaliśmy się po ciemku przy latarkach, więc niestety nic nie nagraliśmy, ale zobaczcie, jest 7 listopada, jest 10 stopni, niebo, zobaczcie na niebo. No coś niesamowitego w ogóle, jest kurde pięknie, nie ma żadnej chmurki. Rano po 7 startowałem drona, więc jakieś tam mamy nagranka z drona. Teraz będziemy uderzali na chatkę górzystów, więc po drodze się zatrzymamy w Kuppelhauser. Pewnie tam też ponagrywamy, pewnie jakaś kawka będzie. Jesteśmy w wywiadce, Kuppelhauser i będzie kawka. Czy chciałem nagrać birola, jak podpalasz gaz, ale to cóż, tak nie pykło. Zrobimy dobra, spoko. Będzie ten, pół makinem. Irenka, zażywasz słońca? A to latają w powietrzu, czy jak? Ale nie zaczynajmy tego tematu na wizji. Tak. A, to kończę nagrywanie, idziemy w złą stronę.
kłacza w jego naturalnym środowisku. Gdzieś tu przed chwilą widziałem, jak wielka stopa przekraczał Izerę. Ej, chyba tak będzie lepiej. O, jest, jest. Za krzakadelotrium. Będziemy obserwować Sasquatcha w jego naturalnym środowisku. Patrzcie. Dobra, teraz tak trochę poważniej. Właśnie skończyliśmy kawkę, skończyliśmy batoniki Y-Fooda, zaraz się zbieramy do chatki górzystów. Chyba przed chatką jakaś tam ławeczka jest i chyba trochę podronimy jeszcze. Jest zajebiście dużo turystów, znaczy rowerzystów, bo to tak należy rozdzielić. O, zobaczcie, tam sobie idą. Turysty, sporo, mówię, sporo turystów, sporo rowerzystów. Jesteśmy w strefie wolnej od maseczek, więc jest luz. Piękna pogoda. Kurczę, no 7 listopada, taka pogoda. Więc idziemy do chatki górzystów, na naleśniczki. Pewnie jeszcze jedną kawkę. Po drodze podronimy, a potem idziemy na żółty szlak i tam będziemy się gdzieś rozbijać, więc... Więc będziemy wracali na antenę po krótkich przybitkach. Don't leave.
Jestem kamerowany, jak jestem kamerowany. O, uważam, że to trochę nieuczciwe. Dzień dobry. Dzień trzeci, czyli 8 listopada. O, jednak wygląda na to, że Izery spłacają swój dług wobec nas za nasze ostatnie razy. Kolejny dzień zapowiada się przepiękny, nie ma żadnej chmurki. Co prawda dzisiaj niestety już musimy wracać, więc też musimy się trochę sprężać, żeby nie jechać samochodem. Mamy stąd 500 km, może trochę więcej nawet, żeby nie walić do domu gdzieś na godzinę 12 w nocy, więc musimy się sprężać. A do Jakuszyc mamy jakieś 8 km. Na po drodze wiadomo, że jakaś kawka, coś ten. Więc nie wiem, która jest godzina, już patrzę, 8. Już się zbieramy powoli. Ale na pewno po drodze będziemy jeszcze coś kręcić. Słuchajcie, dzisiaj spadliśmy nieopodal chatki górzystów. Zobaczcie, w jakich okolicznościach przyrody spaliśmy. O, tam mamy obóz. Już powoli zaczynamy go zwijać, ale jeszcze sobie dynda, więc zaraz musimy się zwinąć. 8.30 w chatce górzystów chyba otwierają. Idziemy na kawkę do chatki górzystów i potem lecimy dalej na Orle, do pana Stasia pewnie się zatrzymamy na chwilę i schodzimy do samochodu, a po drodze jeszcze postaram się zrobić jakieś nagrywki, birole, przybitki, może trochę zdjęć jeszcze. Na pewno dzisiaj, no mamy kurczę parę godzin, tak byśmy chcieli w jakieś 4 do 6 godzin zamknąć tą podróż z powrotem, więc na pewno chwila czasu na to, żeby się coś jeszcze nagrało, się znajdzie. O, polecam wam, w ogóle, no petarda, jeszcze taka pogoda w listopadzie, to jest po prostu marzenie. Jeszcze jest tak zielono, jeszcze co prawda przymrozek już rano, więc jeszcze szać jest na roślinach, ale jest naprawdę, naprawdę petarda. Kurde, chyba będę musiał tą stabilizację włączyć w programie, bo mi się ręka trzęsie, a nic nie piliśmy. Wczoraj grzecznie się położyliśmy spać po 20, ale ten mam ciężki zestaw, że muszę chyba się wyłączyć, zmienić, albo no, po prostu zmienię rękę. O, tamtą zmęczyłem. No idę ponagrywać przywitki, jak ten potoczek sobie płynie. Trzymam tego aparatu, kurwa, w ręku, to jest niemożliwe po prostu. Jesteśmy w chatce górzystów. Przyjechaliśmy na śniadanko. Na rydwanach przyjechaliśmy. Tak, ugotuj mnie. Zjedliśmy jaśniczkę. I chyba ceny trochę zrozsądniały, nie? Ceny chyba takie rozsądniejsze się zrobiły z powrotem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Ale nie, zjedliśmy śniadanko, jest około 10 chyba i ruszamy w kierunku pana Stasia teraz i potem w kierunku Jakuszyc. Z góry pograć przyjechałeś? Tak, bo Mario muszę skończyć. A, rozumiem, uratować księżniczkę. No dobra, uszliśmy ze 20 metrów od chatki górzystów. Nie, no dobra, ze 200, ale tam jest taki pan, który ma, ale rozwojowo to jest tak mniej więcej 14 lat, tak? Nie będziesz mnie powtarzał. No dobrze, nie będę go powtarzał, no ale...
ma tam gdzieś sobie lata ten i stwierdziliśmy, że nagramy trochę ujęć z drona, więc Maras puścił tutaj, ja puszczę trochę dalej i postaram się rzucić, żeby nas po prostu śledził. Ale zobaczcie, kurde, spoko, trzeci dzień takiej pogody, to jest listopad, kurde, dzisiaj 8. Po prostu niemożliwe. Aż pozwolę wam się ponapawać tym piękną. I kamerowanko, i dronowanko, znaczy Marek się dronował. I generalnie, kurczę, jakiś mega czas mamy. Od Kuppelhauser tutaj to doszliśmy w jakieś, kurczę, pół godziny niecałe. W ogóle ten, ale pogoda jest, kurde, trzeci dzień w ogóle i zary nam ten odpuściły chyba, bo po Trzech Króli, jak byliśmy w zimę, to byliśmy dwa razy jeszcze, czy ja byłem tutaj dwa razy, Marek był chyba jeszcze za cztery razy, to pamiętam te dwa razy, co byliśmy, to był taki sztos, w ogóle, kurde, lało, szczało, raz byliśmy na cztery dni, to trzeciego dnia musieliśmy się zwijać już, bo już po prostu ze wszystkiego nam ciekło. Drugi raz już nie było aż tak źle, ale też tak, kurczę, taka pogoda taka mętna była, a teraz jest petarda, w ogóle słońce tak świeci, nie wiem ile stopni, ale podejrzewam, że na słońcu to będzie, kurde, 15 lekko. No jestem w polarku takim cienkim i fakt, że jestem w bubeku, ale tym bubeku lżejszym, o, przepalona twarz, i jest naprawdę spoko, więc podejrzewam, że stąd już będziemy się powoli żegnać, bo nie wiem, czy będziemy przyjść na parkingu, w Jakuszycach nagrywać. Mam nadzieję, że przebitki wyszły spoko, mam nadzieję, że trochę zdjęć wyszło spoko, znaczy zdjęć na pewno parę spoko wyszło, bo podglądałem. Chcieliśmy jedzenia trochę. O. Ale ciutek, dietetyczny, wege kartkówkę. No, dobra, to dziękuję bardzo, dobranoc.